Witajcie. Z tej perspektywy trochę inaczej się na was patrzę i rzeczywiście Bartek jest troszeczkę tremy, tak jak mówiłeś. My żeśmy się nawróciły właściwie jako 11-letnie dzieci. Mama zabrała nas do zboru. Jej zwiastował z kolei pacjent. Trafiłyśmy na nabożeństwo młodzieżowe. I tak jakoś później było nabożeństwo zwykłe, nabożeństwo młodzieżowe, nabożeństwo zwykłe, młodzieżowe. Ale nie można mówić w tamtym okresie, że my żeśmy były, jakby nawróciłyśmy się jako 11-letnie dzieci, bo to było nawrócenie, ale z kościoła do kościoła. Byłyśmy jedynymi bliźniakami, więc trochę nas tam głaskali po główce, dbali o nas, chuchali, aż przyszedł okres taki, że był pierwszy wyjazd chrześcijański na obóz. Zabrali nas ze sobą do Sobótki, tak, siostra podpowiada, do Sobótki. Zabrali nas ze sobą i tam też taki był ewangelizacyjny i ktoś mówił, nie tyle pamiętam samego kazania, ale to, co do mnie dotarło, to, że ktoś za mnie umarł, po prostu, ktoś za mnie umarł. I pamiętam, że jako dziecko siedziałam, właściwie padłam na kolana i mówię, ojej, i do mnie tak to trafiło, że ktoś za mnie umarł, że ja byłam, nie byłam idealna, a ktoś oddał za mnie swoje życie, że wow, po prostu. Dwa dni później była modlitwa Ducha Świętego i ja się tak zastanawiałam, mówię, ale czy Bóg może tak ochrzcić dziecko? To raczej takie dorosłe osoby, gdzie tam dziecko? Wszyscy się modlili i tak słucham po jakimś czasie, ten już mówi na językach, tamten mówi na językach, ten mówi na językach, wszyscy dostali. Moja siostra też już oczywiście dostała jako pierwsza na językach, już miała ten dar. Ja mówię, a ja jeszcze nie. I podeszła do mnie Dagmara, pamiętam wtedy, i ja mówię, patrz, ja mówię, Dagmara, taką byłam smutna, ja mówię, Pan Bóg o mnie zapomniał, wszyscy już mówią dookoła, a ja nic, ani słówka, nic. No, ja się z tobą pomodlę. I zaczęłyśmy się modlić i rzeczywiście wtedy coś się przełamało, coś takiego nadzwyczajnego było, pamiętam, w tej atmosferze. Zrobiło się nagle tak gorąco, tak jasno i słowa popłynęły, po prostu popłynęły. Wróciłyśmy i znowu cykl chodzenia do kościoła, młodzieżowe, nabożeństwo, szkółka młodzieżowe, nabożeństwo, szkółka, ale to też nie był taki ten właściwy etap nawrócenia, tak? Ja już miałam zaszczepione słowo, już wiedziałam, co, z czym się zjada, ale to nie było gdzieś tam wewnątrz mnie. I któregoś dnia postanowiłam po prostu, że każdy mi mówi, jedni mówili mi, zacznij od Starego Testamentu czytać, doradzali, drudzy mi mówili, zacznij od Ewangelii Jana czytać. I któregoś dnia postanowiłam, tyle o Bogu słyszałam, o Bogu jako o Bogu, o Jezusie jako Bogu, który umarł za moje grzechy, ale ja otworzyłam Ewangelię i chciałam Go poznać, Jezusa jako człowieka. Ja się nasłuchałam już o Jezusie jako Bogu, ja chciałam poznać Jezusa jako człowieka. I pod tym kątem też czytałam Biblię. I tam, gdzie były uczucia, kiedy Jezus przedstawia, kiedy rozrzewnił się, kiedy się ulitował, kiedy płakał, to ja sobie podkreślałam to i patrzyłam, jak to wygląda jako on, jako człowiek, jak jest przedstawiony w Biblii. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zrozumiałam, że na krzyż szedł w pierwszej kolejności człowiek. Człowiek, który się bał w ogrodzie, zobaczcie, co tam się działo. On upadł, bał się, wiedział, co będzie. Bał się na pewno bólu, tak jak każdy z nas się boi. Bał się tego, co jest nieznane, wiedział, co go spotka, ale nie namacalnie nie czuł tego. On mógł sobie tylko to wyobrażać, tak? I dopiero wtedy zrozumiałam, że na krzyżu, do krzyża, na krzyż, na Golgotę szedł Jezus, człowiek, a później był Jezus Bóg. I to był taki pierwszy przełom w mojej głowie, że takie było tyk i nagle się wszystko tak pozmieniało. A drugim przełomem było w mojej wierze, kiedy ja dochodziłam, dojrzewałam, bo to było etapami, to nie było pstryk. Ja zawsze zazdroszczę wszystkim, którzy stoją i mówią, a no tak, był taki pstryk, ja się nawróciłam. Nie, u mnie to było etapami niestety.
I drugi taki moment to był w Rzymian 10:9. Ja sobie pozwolę przeczytać. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Bowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I tak przeczytałam ten werset i tak pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, nad którą zaczęłam się zastanawiać, to jest to, jaka jest kolejność w tym wersecie. I w tym wersecie kolejność jest taka, że ustami wyznasz. I zaczęłam zadawać sobie pytanie, dlaczego najpierw ustami, a później sercem. Dlaczego taka kolejność w tym wersecie jest zachowana? I doszłam do tego, zaczęłam wertować Biblię pod tym kątem. Pod kątem słowa wypowiadanego, jaki ono ma wpływ, co się robi. I pierwsze, co się rzuciło, to się rzuciła Księga Rodzaju. Co Bóg zrobił? Powiedział słowo, tak? Wszystko to, co się tworzyło, było na zasadzie wypowiedzianego słowa. I ja się zaczęłam tak zastanawiać, no dobra, wzorcem jest dla mnie Bóg, więc tutaj mogę to podciągnąć pod to, że Bóg powiedział, więc ja też jako Jego dziecko powinnam to powiedzieć. Ale też nie za bardzo mi się do końca to tak jakoś układało w głowie. Biegiem czasu sięgnęłam do oryginalnego przekładu i tam jest raczej objaśnione, że ja raczej nie tyle mówię, co wyznaję to, co zaszło w moim sercu. Czy jest troszkę inaczej, tak? I dlaczego to wyznaję? Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak ważne jest to, żebym ja powiedziała to na głos. Cały czas mnie to nurtowało. I szybciutko doszłam do tego, że najpierw sobie zerknęłam do słownika, co znaczy powiedzieć. Przeczytałam definicję, że słowo wypowiedziane wprowadza w ruch nie tylko naszą psychikę, ale nasze ciało. A w fizyce odkryłam, że słowo wypowiedziane jest to, że wprowadza wibracje i zmienia wszystko, co jest dookoła. I zaczęłam wiązać jedno po prostu z drugim. I rozjaśniło mi się w głowie nagle, ojej, no faktycznie, przecież to tak jest, przecież te słowa mają zmieniać rzeczywistość. A jeżeli ja mam to wypowiedzieć, to znaczy, że nie mówię nie tylko sama do siebie, żebym usłyszała, w co wierzę, bo też o to chodzi. Nie mówię tego do Boga, bo przecież Bóg doskonale wie, co jest w moim sercu, co jest w moim umyśle, więc ja tego nie muszę mówić. Ale mówię to przede wszystkim do sił złego, co zachodzi w moim życiu. I o to w tym wszystkim chodziło. I to był taki etap mojego nawracania się. Aż w końcu doszłam do momentu, kiedy musiałam zrozumieć, czym jest autorytet dziecka Bożego, a czym jest moc Ducha Świętego, tak? Kiedy Bóg objaśniał mi każdego dnia, później przerodziło się to w lata, kiedy wprowadzał mnie w powołanie, kiedy wprowadzał mnie w to, we wszystko, objaśniał mi, jakie są dary, jak korzystać z nich, po co te dary są. Dopiero wtedy zaczęłam rozumieć, po co jestem na tej ziemi, dlaczego mam taki, a nie inny charakter, dlaczego jestem w Polsce, dlaczego jestem w Gdańsku, dlaczego jestem w tej rodzinie. I zrozumiałam to, że nie ma przypadków, że Bóg wszystko zaplanował od A do Z w moim życiu, że wszystko jest dokładnie zaplanowane. Teraz odwracam się wstecz i widzę, dlaczego pewne sytuacje były w moim życiu i do czego one mnie miały doprowadzić. A to jest na większość świadectw oczywiście, ale dopiero teraz to widzę, tak? I wiem, to chcę powiedzieć na koniec, to, że każdy z nas kiedyś tam przechodzi trudne sytuacje. Ja to nazywam takim dniem niedoli. I Słowo Boże mówi do nas, że wołaj do mnie w dniu niedoli, ja przyjdę, a ty mnie uwielbisz, i przyjdę i wybawię cię z tego, tak jak pastor podpowiada, rzeczywiście tak jest. I ja miałam wiele takich naprawdę dni niedoli, kiedy wołałam do Boga i kiedy modliłam się i mówiłam, że tak jak Izrael stał przed Morzem Czerwonym i oni się bali, oni widzieli wodę, oni nie widzieli, że morze nagle im się rozstąpi, tak? Oni się bali, nie wiedzieli, z tyłu Egipcjanie, którzy nacierają, którzy chcą ich wyrżnąć w pień, a oni stoją przed drogą, która jest zamknięta.
I ja tak też często miałam kilka takich sytuacji w moim życiu i mówię, Boże, stoję jak Izrael przed moim Morzem Czerwonym. Ja mówię, jeżeli Ty nie rozdzielisz dla mnie drogi, to ja po prostu nie przejdę, utopię się w tym wszystkim. I Bóg przychodził ze swoją łaską. Także naprawdę chwała Bogu za to. Amen.